Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na dzisiejszej konferencji, pomimo sporego zmęczenia, patrząc na Wasze twarze, bo macie mnóstwo pracy, myślę, że w ostatnich dniach, ale i też godzinach. Bardzo gorąco dziękuję za to, że zechcieliście przyjść na dzisiejszą konferencję Prawa i Sprawiedliwości w Prawie i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, bardzo gorąco dziękuję i witam dwóch ministrów, którzy byli znakomitymi ministrami. Z jednej strony pana ministra Ziobro, który był ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale i również równie znakomitego ministra z Platformy Obywatelskiej, szanowni państwo. W rządzie Platformy Obywatelskiej cieszę się, że dwie osoby, które mają poglądy centroprawicowe, i tutaj trzeba powiedzieć w sposób bardzo jednoznaczny, łączące i jednoczące środowiska centroprawicowe, zechciały przyjąć jeszcze raz moje zaproszenie. To, co jest naszym celem, to jednoczenie środowisk centroprawicowych, ale i również, szanowni państwo, ludzi myślących pozytywnie, myślących o wspólnej pracy na rzecz nie tylko dobra naszego miasta, ale również na rzecz dobra całego naszego kraju. Jesteśmy przekonani, że mamy taką ofertę społeczną, polityczną, ale i również samorządową, która może wzmacniać nie tylko nasze miasto, ale również cały kraj. Bardzo serdecznie witam. Panie ministrze, bardzo proszę o głos. Szanowni państwo, jak pamiętacie, być może ja już przed pierwszą turą miałem zaszczyt udzielenia poparcia panu prezydentowi Kosztowniakowi. Dzisiaj przyjechałem, żeby z jeszcze większą mocą zaapelować o poparcie dla pana prezydenta ze strony wszystkich ludzi szeroko rozumianej centroprawicy, także tych, którzy w pierwszej turze głosowali być może na innych kandydatów. Tylko pan prezydent Kosztowniak jest gwarantem tego, że Radom będzie dobrze rządzony i równocześnie jest gwarantem tego, że przestrzegane tutaj będą chronione te wartości, które bliskie są ludziom centroprawicy. Ale równocześnie chcę zaapelować o poparcie dla pana prezydenta ze strony wszystkich ludzi, którzy się kierują zdrowym rozsądkiem. Ludzi, którzy mają poczucie, że no być może coś w tych wyborach wypadło niewłaściwie, ale w drugiej turze można skorygować, można dać wyraz swojemu przekonaniu, że w Polsce powinny obowiązywać jasne, transparentne reguły demokracji. Pan prezydent Kosztowniak jest osobą, która zawsze łączyła różne środowiska. Jest też takim prezydentem, który w sposób bezprecedensowo szeroki, otwarty był zawsze na kontakty z mieszkańcami. Co roku odbywał dziesiątki spotkań z różnymi środowiskami. Jestem przekonany, że przez tę najbliższą kadencję będzie w stanie realizować wiele projektów, które są niezbędne do dalszego rozwoju Radomia, ale będzie to robił, umiejąc współpracować z ludźmi, którzy nawet znajdują się być może po przeciwległej stronie barykady politycznej. W samorządach nie chodzi o wielką politykę, nie chodzi o ideologię. W samorządach chodzi o to, żeby stawiać na dobrych gospodarzy. Pan prezydent Kosztowniak jest najlepszym gospodarzem, najlepszym włodarzem dla Radomia. Drodzy państwo, mogę tylko przyłączyć się do tego apelu pana ministra Gowina i jeszcze raz prosić wszystkich mieszkańców o poparcie pana Andrzeja Kosztowniaka w trakcie tej drugiej tury wyborczej w Radomiu. Radom zasługuje na dobrego, doświadczonego, kompetentnego i przyzwoitego prezydenta, uczciwego człowieka. Bo mamy doświadczenie z różnych polskich samorządów, też mamy doświadczenie tam, gdzie rządzi Platforma Obywatelska i różne rzeczy się dzieją, również takie, które były przedmiotem zainteresowania tych agent państwa, którym kiedyś kierowałem jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Wiemy, że tam, gdzie rządzi Platforma, z reguły drastycznie rosną ceny, koszty codziennego życia, przepłacane są po wielokroć inwestycje. Myślę, że nikt by nie chciał w Radomiu, aby tak tu i właśnie to wyglądało. Radom zasługuje na dobre rządzenie, na uczciwe rządzenie i mądre gospodarowanie dobrem publicznym, też pieniędzmi publicznymi. Liczymy na to, że ten sojusz, ta współpraca środowisk prawicowych w Radomiu przełoży się na wynik ogólnopolski, jeśli chodzi o wybory parlamentarne. I wtedy z całą pewnością przy zmianie pewnej polityki regionalnej nowego rządu Radom dostanie poważny zastrzyk pieniędzy na rozwój, na inwestycje, na tworzenie miejsc pracy. A będziemy to robić wtedy z wielkim przekonaniem, że te pieniądze trafią do właściwych rąk, czyli rąk uczciwych, rąk pana
prezydenta Andrzeja Kosztowniaka, człowieka doświadczonego, który wie, jak te środki wydawać i będzie dbał o publiczny grosz, bo wiemy przecież, można podawać liczne przykłady, że różnie z tym publicznym groszem się dzieje i to nie chodzi o grosze, tylko o grube miliony, które gdzieś tam wyciekają ze szkodą dla mieszkańców polskich miast. Poza tym polityka Platformy Obywatelskiej, polityka pani Ewy Kopacz, to jest polityka wspierania tylko tych największych aglomeracji, z pominięciem takich miast jak Radom, które zasługują na wsparcie, zasługują na dodatkowy zastrzyk gotówki, aby tutaj młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać, ale znajdowali perspektywę życia i rozwoju, bo Radom może i powinien się rozwijać. Więc jednym słowem, warto stawiać na pana Andrzeja Kosztowniaka, człowieka sprawdzonego, doświadczonego, uczciwego. To jest duża wartość w polskiej polityce. I apeluję też do tych wszystkich wyborców, którzy są związani z szeroko rozumianą prawicą, też i Solidarną Polską. Mieliśmy przecież jako Solidarna Polska w Radomiu swoich przedstawicieli. Przyjeżdżałem też jako lider Solidarnej Polski wielokrotnie do Radomia, więc apeluję do tych wszystkich, którzy w pierwszej turze ewentualnie nie zagłosowali na pana prezydenta, by oddali głos na człowieka uczciwego, przyzwoitego, Andrzej Kosztowniak. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć kilka słów. Reprezentujemy trzy partie centroprawicowe, środowisko centroprawicowe skupione w parlamencie, ale też bardzo mocno osadzone w realiach samorządowych w Polsce. Przedstawiciele zarówno PiS-u, Solidarnej Polski, czy Polski Razem, pana ministra Gowina. Szanowni Państwo, są na co dzień w polskim samorządzie. Jesteśmy grupą ludzi, która jest przekonana do potrzeby zrównoważonego rozwoju. I to, co powiedział pan minister Ziobro, jest najbardziej kluczowym elementem rozwoju samorządu polskiego. Opowiadamy się za zrównoważonym rozwojem opartym nie tylko o największe ośrodki miejskie w Polsce, ale i również ośrodki tej wielkości jak Radom. Ostatnie godziny, a tak naprawdę ostatnie dni przyniosły nam kolejne niepokojące, czy też wręcz bardzo niedobre informacje dotyczące podpisania kontraktu terytorialnego dla województwa mazowieckiego. Ponad 49 miliardów złotych, które są przewidziane dla Mazowsza, w dużej mierze trafią do Warszawy. To, Szanowni Państwo, ukazuje wprost realizację projektu Polski opartej o największe miasta w naszym kraju. To pokazuje, że ta polityka, która jest realizowana od ponad 7 lat, będzie cały czas realizowana przez Platformę. My nie akceptujemy takiej polityki, nie chcemy takiej polityki, bo państwo polskie nie jest oparte tylko i wyłącznie o te 4, 5 czy 6 największych ośrodków miejskich. Niestety dla Radomia, Szanowni Państwo, została tam na liście podstawowej przedstawiona jedna inwestycja. Jedna inwestycja, która jest określona myjnią dla pociągów. To pokazuje też skalę tego, w jaki sposób jest nasza ziemia traktowana. Apeluję, bardzo mocno apeluję do pani premier Ewy Kopacz, aby dokonała zmiany i korekty tego projektu. Projekt, który dla nas jako ziemi radomskiej był najistotniejszy, projekt zdrowotny, przy którym wszyscy samorządowcy naszej ziemi podpisali się, złożyliśmy jeden wspólny wniosek jako element współpracy i porozumienia. To jest najlepsza forma udowodnienia tego, w jaki sposób potrafi współpracować i chce współpracować z każdym, bez względu na scenę polityczną, czy też brak też tych barw. Niestety ten projekt nie znalazł się na liście podstawowej kontraktu terytorialnego. To wszystko napawa dużą obawą i to wszystko nie jest dobrym rozwiązaniem dla naszego miasta. Proszę o tą zmianę, bo potrafię prosić o to, aby ziemia radomska była dostrzeżona, ale też proszę o to, aby mój kontrkandydat, który dzisiaj ewidentnie ucieka od realnego spotkania się ze mną w różnego rodzaju debatach telewizyjnych, radiowych, abyśmy mogli wspólnie porozmawiać na temat rzeczywistych możliwości i problemów naszego miasta, niestety te zaproszenia odrzuca. Bardzo proszę pana posła o to, aby się przełamał, aby potrafił siąść i rozmawiać na temat rzeczy istotnych, na temat bezrobocia, nauki, na temat zdrowia, na temat tego, co się dzieje w transporcie, tego, co się dzieje w ochronie środowiska, na temat rzeczy, które dotyczą wprost ludzi, a nie odnoszą się tylko i wyłącznie do obietnic, które były nam, Szanowni Państwo, przedkładane 8 lat temu, kilka dni przed wyborami. Ci panowie, panie przyjechali, pojechali, nic z tego nie wynikało. To samo mieliśmy
Ten sam festiwal mieliśmy, Szanowni Państwo, 4 lata temu. Dzisiaj, po 4 latach, kiedy też nic nie zostało zrealizowane, przyjeżdżają kolejni. Bardzo gorąco proszę o taką debatę, czy o takie debaty, a nie o to, abyśmy próbowali przedstawiać tylko i wyłącznie kampanię wyborczą w kategoriach pustych obietnic. Dziękuję serdecznie. Panowie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, bo wasze poparcie ludzi, którzy mają olbrzymie doświadczenie, jest dla mnie szalenie ważne. Dziękuję za nie. Bardzo dziękuję.